Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji Gothica 2 Nockruka pod tytułem Trzeci Wojownik. W poprzednim odcinku udało nam się pokonać wszystkich orków, których tutaj znaleźliśmy przed wieżą i w sumie w samej wieży maga, w samej wieży Xardasa. Jest tu wszystko wyczyszczone i jedyne co nam pozostało tutaj jeszcze zrobić, to odnaleźć pierścień, który zgubiła Lucy gdzieś podczas ucieczki przed właśnie orkami. No ale niestety jest po prostu ciemno, już tutaj szukałem troszkę tego pierścienia, nie mogłem go znaleźć, no i zrobiło się jeszcze dodatkowo ciemno, więc po prostu będzie teraz jeszcze o wiele gorzej szukać tego pierścienia w takich ciemnościach, więc po prostu pójdźmy stąd, prześpijmy się. Pójdziemy również do Hagena powiedzieć mu o tym, że pokonaliśmy wszystkich orków i zobaczymy, czy nam da jakieś jeszcze jedno zadanie może. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało, ale tak mi się kojarzy, że chyba oni tutaj ogólnie mieli jakieś łóżka, dokładnie tak. I w sumie, jak już będziemy tam schodzić do Hagena, na sam dół, to w sumie już najlepiej z tym pierścieniem, no bo tam obok tego namiotu Hagena można powiedzieć, że też jest ta Lucy, której musimy ten pierścień oddać, więc po prostu, jak już będziemy tam szli, to oddajmy od razu te dwa zadania. Więc pójdźmy, poszukajmy jeszcze raz. Teraz jak będzie widno, po prostu będzie na pewno łatwiej. I zobaczymy, bo on gdzieś powinien być w pobliżu wieży Xardasa. No ale tutaj już biegałem naprawdę, no i nic tutaj nie widziałem, kurde, no. I tak jak już było też mówione, jeżeli byłby magiczny, a raczej nie jest chyba, to by się świecił, nie? W sumie w nocy by tak to było też go łatwiej widać, jeżeli byłby taki magiczny, to by tam się świecił, ale wydaje mi się, że może nie być, bo naprawdę już tak patrzyliśmy dokładnie chyba tutaj. Znowu bym spadł chyba w tym samym miejscu co ostatnio. Ale jest jeszcze chyba opcja taka, żeby może poszukać. Wydaje mi się, że nie bardzo, no bo jeżeli ona uciekała, to po prostu, no, powinno być gdzieś to tutaj, co nie, ale tak z samej ciekawości, jeżeli, no, widzicie, da się tu przejść, to sprawdźmy. A w ogóle coś tam, zawsze jest szansa na to, że znajdziemy innego, ale nie, po prostu nic tu nie ma, więc to musi być na pewno gdzieś i tak przed wieżą. Pójdziemy sobie może tam dalej jeszcze. Tak myślę. Ale kurde, musieli go naprawdę dobrze chyba schować, tak mi się wydaje. Ale upewnijmy się, czy musi leżeć gdzieś obok wieży maga. Bo na przykład wiecie, zawsze mogłoby być tak, że w środku wieży maga mógłby być ten pierścień, ale czy to jest ten? Coś mi się tu świeciło. A nie, tak po prostu kawałek delikatnie słońce padło przez tam przez tą choinkę, można powiedzieć. No i dobra. Na pewno też aż tak daleko. Chociaż oni jeżeli uciekali, powiedzmy, no to może być to wszędzie, nie? Szczególnie na ścieżce. Naprawdę będę szukał tak długo tego pierścienia. No nic. Ognik by się przydał jakiś po prostu. Ognik by nam pomógł. Ale dość oczywiste, że jeżeli po prostu uciekali, no to biegli sobie w tą stronę jakoś. Skręcili tutaj, nie? Nie wiem, może tutaj jeszcze zerknijmy. Ale naprawdę musieli go naprawdę dobrze ukryć. Tutaj byliśmy, ogólnie jakieś mikstury tutaj wtedy znaleźliśmy. No nie, no nie ma, naprawdę. Gdzieś musi leżeć. Wiecie, te obok wieży maga to może tak niedosłownie jest napisane, nie? Zresztą jakby było obok, to już byśmy go dawno znaleźli, no bo po prostu już tyle razy tutaj biegałem, że no nic nie widać. Jakoś koło drzewa, czy coś. Cholera wie, naprawdę. No ja muszę to zrobić.
Nie jest to chyba raczej obowiązkowe zadanie, bo to jest jako w sumie poboczne, ale chciałbym to zrobić po prostu, żeby no te wszystkie zadania mieć jakby zaliczone, co nie? Tak się staram w tych teraz modyfikacjach po prostu robić, żeby mieć wszystkie zadania zrobione. Naprawdę? Ej, coś jest nie tak. Coś jest nie tak, no kurde, no tyle razy już dobiegałem i go nie ma, naprawdę, nie widać w sensie. Ależ go musieli ukryć. Pewnie się patrzy ten pierścień na mnie z którejś strony i śmieje się ze mnie. Że pewnie leży w takim śmiesznym miejscu, że po prostu go niby jednak widać. A ja go znaleźć nie mogę. Jeszcze raz tutaj, już nie wiem który raz, ale po prostu... No cholera, no nie wiem. Nie ma. Nie ma tego pierścienia po prostu. Poszukiwanie pierścienia. Cały odcinek na poszukiwanie pierścienia zejdzie. No ale nic. Chcę to zdobyć. I chcę to zrobić. Nie no, naprawdę, kurde. Porażka. Orków wszystkich przeszukiwałem, bo zawsze wiecie, też byłaby jakaś tam delikatna szansa na to, że ork mógłby sobie ten pierścień wziąć. Ale orków wszystkich przeszukiwałem, których tutaj znalazłem. No i żaden raczej tego pierścienia nie miał. Mam jakieś w ogóle 3 srebrne pierścienie. Śmiesznie by było, jeżeli srebrny pierścień by się zaliczał do tego zadania, chociaż wątpię w to, ale... Śmiesznie by było, jakby się tak okazało, że po prostu ja mam go w ekwipunku, czyli to jest jako ten niby srebrny pierścień, w ogóle nie jest inaczej podpisany. I on się by zaliczył do zadania, to by naprawdę był hit. No ale dobra, jeszcze wejdźmy sobie naprawdę do tej wieży, może... Jest też na to szansa, że ork go wziął, ale nie wiem, położył go sobie gdzieś tutaj czy coś. Po prostu już jak tak, no, tyle razy biegałem tam. Jak tyle razy tam biegałem. I go za cholera nie mogłem znaleźć. To po prostu już tak myślę, że jest szansa na to, że mógłby tutaj być. Ale go nie ma. Tu się nic nie świeci przypadkiem za kratami. Nic nie leży prócz tego szkieleta raczej. Dobra, ale... Jeszcze jest jedno piętro. Nie wiedziałem, że będzie aż taki problem ze znalezieniem tego pierścienia. Chociaż... Wątpię w to, żeby... któryś z tych srebrnych pierścieni był zaliczony do zadania, ale... Mam ochotę pójść sprawdzić po prostu i zobaczyć, czy naprawdę nie ma żadnej kwestii dialogowej z tym, że mam twój pierścień jednak i by się okazało, że to jest jeden z tych 3 srebrnych pierścieni i nie był po prostu podpisany ani oddzielony jako questowy. I chyba to zrobię. A przy okazji pójdziemy w sumie tak co do Hagena. Zobaczymy, jaka będzie nagroda za te zadanie. I czy jeszcze coś tam nam wymyśli? No bo naprawdę, jego tutaj nie ma. Jeszcze raz sobie tak przyjrzę się tak bardzo mocno. On się naprawdę powinien rzucać. Nawet jeśli nie byłby magiczny. Powinien się nam rzucić w oczy po takim bieganiu. Jeszcze raz tutaj może. Nie no, przecież to tyle razy przebiegałem, że to powinno się podświetlić już. Nawet jeżeli bym przebiegał jakoś tutaj. Nic, nic.
Nie no, naprawdę, jest porażka. Chciałbym po prostu samemu go znaleźć, nie pomagać sobie niczym. Bo to jest po prostu tylko pierścień. I tak jest to duża wskazówka, że musi gdzieś być obok wieży maga. Ale no i tak nie mogę go znaleźć. Dobra, pójdźmy już do tego Hagena, naprawdę zobaczymy, jak to tam dalej będzie wyglądało. I sprawdzimy, czy może jednak ten pierścień, który mam w ekwipunku, mógłby być zaliczony. Jeżeli się okaże, że zaliczy mi ten pierścień, a we wodzie go przypadkiem nigdzie nie ma. Jeżeli się okaże, że zaliczy mi ten pierścień, który mam w ekwipunku, jako ten srebrny i nie jest oddzielony, ani podpisany jako questowy i tak dalej, to trochę szkoda. Bo kto mógłby wiedzieć, ale no spokojnie, jeszcze nic takiego nie mówmy, bo po prostu no jeszcze nie sprawdziliśmy tego, nie? Tu coś w ogóle można znaleźć? Jakieś zapasy. No dobra, idźmy do Hagena, bo tu po prostu marnujemy czas. No i jeżeli się okaże, że nadal będę musiał iść szukać tego pierścienia, bo pewnie tak będzie, no to nie wiem, chyba już naprawdę jakieś delikatne cięcie zrobić czy coś, bo ile można patrzeć na to, jak ktoś szuka jakiś pierścień, chociaż nie wiem, może. No nie wiem, zobaczymy, po prostu pójdźmy. Bo główne takie zadanie, które mieliśmy od Hagena, no mamy już jakby z głowy. I zastanawiam się to, czy jeszcze coś tam nam zleci, czy to już będzie koniec. Zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno będzie zadowolony oczywiście. Zapiszmy sobie, sprawdźmy u Lucy. Hej. No nie, no to nie mamy nawet opcji żadnej. To musi być gdzieś pięknie naprawdę i... Hej, ty. Udało mi się. Tak, słyszałem o tym. Strażnicy mi donieśli. Jak? Powiedzieli mi o wszystkim, jak tylko zwyciężyłeś. Ach, w porządku. Bardzo nam pomogłeś. Nie, uratowałeś nas. Bardzo dziękuję za pomoc. Było ciężko, ale dałem radę. Oto nagroda za twoje starania, żołnierzu. Nie, rycerzu! 2500 złota. Co dalej w ogóle tak naprawdę? Bo jeżeli miałby być to koniec, no to już by się to, wiecie, skończyło. Wątpię, żeby to zadanie było jakby potrzebne do tego, żeby zakończyć modyfikację. Ogromny orkowy topór tutaj leżał. Naprawdę go tu nie widziałem. Wtedy. Czy ktoś mi coś jeszcze zleci? Jak to teraz wygląda? Hej, ty. To bardzo typowe. Czy po prostu może jednak trzeba, wiecie, wszystkie questy skończyć, żeby już skończyła nam się modyfikacja. Cholera wie, ale chyba zrobimy sobie małe przejście. Jak coś tam uda mi się znaleźć, ogarnąć, to będziemy się widzieć z powrotem, bo no, troszkę czasu nam to zabiera, nie? Wszystkich tutaj sprawdzamy. Po coś jednak te złoto w sumie musiałem dostać, co nie? Co myślicie? Tak więc jest szansa na to, że może coś tam jeszcze będziemy musieli zrobić. Ale widzę, że nic tutaj nie ma. Jeszcze z tymi rycerzami zagadajmy. Może coś mi powiedzą. Cedric nie, Marcos też nie, i Oryk. Też nic. No i tamci myśliwi w sumie zostali. Znaczy no myśliwi, niektórzy myśliwi zostali. Alric. Sprawdźmy po prostu. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Borka. Nie mówię przecież niczego nowego. Co to za maskarada? Ubierz się jak człowiek! Co ty, Alric? Naprawdę? No nie ma nic i tak. W tej jaskini to też nikogo tu nie było.
Ktoś coś tam pisał. Tak jak patrzę na to światło, wtedy tego nie zauważyłem, ale tak jak patrzę na to światło, to ktoś coś tam pisał, że jakieś dziwne kolory się pojawiają. I to nie tylko ty widzisz to. Chyba to wszyscy widzą. Jakieś takie dziwne te pochodnie. Tu wejść nie możemy. Jakieś tam łóżka też są. Nic, zrobimy sobie małe, delikatne przejście. Jak coś ogarnę, to widzimy się po prostu z powrotem, bo to nie ma szkoda czasu. Jakim cudem ja go tutaj nie widziałem? To znaczy bardziej, jakim cudem mi się nie podświetlił. Jest, znalazłem. No nie świecił się. W sumie, no nie widać go tak za bardzo, nie? Tak jak się biega, to naprawdę. Tak jest schowany, że go nie widać. Ale... No nie, za cholerę. Jak się tak patrzy, to po prostu, no... Delikatnie coś tam można zauważyć, ale teraz jak się wie o tym, że tam leży, to coś tam jest, nie? Ale tak to bardzo ciężko. No i się nie świecił. Naprawdę, zastanawiam mnie to ścieżką samą biegłem. I mi, że mi się nie poświetliło. Dziwne, ale dobra, mamy to złoty pierścień, czyli... Idziemy oddać pierścień, który szukaliśmy bardzo długo. Ale z delikatną, przyznam się, pomocą internetu udało się. Naprawdę. Ciężko było. Chciałem to zrobić w 100% samemu, ale po prostu miałem dość tego szukania. Musiałem się wspomóc internetem. Także idziemy po prostu go oddać. I jak to w ogóle będzie wyglądało? Czy to będzie już ostatnie zadanie? Chociaż jeżeli mielibyśmy kończyć, to albo po zadaniu od Hagena, myślę. Albo właśnie po tym, jak wszystkie zrobimy questy, czyli prawdopodobnie też może być tak, że oddamy pierścień po prostu i będzie koniec. Zobaczmy, ale mamy to. Najważniejsze, znaleźliśmy. Jakoś się udało. Lucy, wróciłem z twoim pierścieniem. Proszę, oto twój pierścionek. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to nie był kłopot. Bardzo dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Mimo wszystko wynagrodzę ci to. No dobrze. Okej. I co dalej? Hej. To wszystko już, czy jak? O, tak, czyli wszystkie zadania muszą być wykonane, po prostu idziemy do Hagena na sam koniec i muszą być wszystkie zadania wykonane, żeby przejść modyfikację. Fajnie w sumie. I kończymy. Także kolejna modyfikacja na 3 odcinki w sumie. Ta poprzednia też była na 3. Także no, 6 chyba z rzędu. Została przez nas ukończona modyfikacja. Mam nadzieję, że się bawiliście dobrze. Fajnie się w sumie grało. Brakowało mi walki z tymi wszystkimi orkami. I spoko było naprawdę. Taka też modyfikacja na około godzinkę. Szybka dość. Przyjemnie się grało. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tej kolejnej serii. Jeżeli będziecie chcieli być na bieżąco z kolejnymi, oczywiście to zostawcie suba, bo zaraz zapewne wleci jakiś tam kolejny modzik na kanał. Także my się widzimy w kolejnej modyfikacji. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie tej serii. Trzymajcie się, do kolejnej. Cześć.